Witam cię bardzo serdecznie. Z tej strony Konrad Książak z kanału Konrad Książak, Giełda, Pieniądze, Inwestycje. Dzisiaj znów zajmiemy się dwoma spółkami, i te dwie spółki będą bardzo małe. No bo jeżeli chodzi o giełdę, no to oczywiście. Bardzo często patrzymy na te spółki, duże spółki, płynne, na których dużo osób kupuje, dużo osób sprzedaje. To jest oczywiście bardzo duża przewaga, ale pamiętajmy, że są też te spółki mało kapitalizacji, poniżej tych 100 milionów złotych. No i tutaj taka jedna moja dygresja. Te spółki są dużo bardziej ryzykowne ze względu po prostu na to, że jeżeli ja na przykład będę chciał wejść w jakąś spółkę, jakimś kapitałem rzędu, nie wiem, 20, 30, 50 tysięcy, czyli jakimś strasznie dużym, takim, który Myślę, że wielu inwestorów indywidualnych spokojnie dysponuje do i dla jednej spółki. No to jeżeli wejdę w takie, nie wiem, Aseco na przykład czy w Dino, to absolutnie nic tam nikt tam tego nie zauważy, no bo te spółki są ogromne. W spółkach, w których kapitalizacja jest rzędu 20, 50, 60 milionów, no to Taki ruch już może zostać zauważony, to znaczy taki kapitał rzędu 20-30-50 tysięcy może już spowodować jakieś zmiany na spółce, więc to jest dla mnie taki bardzo duży minus tych spółek. Właśnie to, że tutaj nawet jeżeli nic się nie dzieje, po prostu ktoś może stwierdzić, że wychodzi, no i to wyjście spowoduje mocny spadek kursu. Na tych spółkach dużych, bardzo płynnych, Czegoś takiego nie ma, no naprawdę potężnym kapitałem musiałby ktoś wyjść. No, zazwyczaj, jak jakiś fundusz wychodzi, to bardzo często jest tak, że jakieś tam spadki są, ale nie raczej inwestorzy indywidualni. Na tych mniejszych spółkach, właśnie o kapitalizacji tych do 100, powiedzmy do 150 milionów złotych. No, niestety, ale to jest też jedno z dodatkowych ryzyk, których w tych dużych spółkach nie ma. Ale mimo tego, myślę, że też warto przyglądać się tym spółkom mniejszym, też patrzeć, co tam się dzieje, no, bo od czasu do czasu. Można znaleźć jakąś bardzo interesującą spółkę, która właśnie jest spółką mniejszą. Dzisiaj dwóm takim spółkom się przyjrzymy. Spółkom, które mają kapitalizację poniżej 100 milionów złotych. No i pierwszą z tych spółek jest spółka Tezgas. Spółka Tesgas, no, jak sama nazwa wskazuje, oczywiście zajmuje się gazem. Tutaj jest m.in. budowa i remonty sieci gazowych, i to jest ich główne źródło przychodów. Ale to jest też tutaj segment, na przykład, blach, obróbka termiczne, wypalanie blach. I też trzeci segment, fotowoltaika. No i o ile ta fotowoltaika w 2020 była myślę, że takim bardzo interesującym segmentem, no to 20 Pierwszy, końcówka 21., a zwłaszcza 22 rok, no to już były trochę cięższe, bo jeżeli chodzi o Tesgas, no to to jest też spółka PITERN i ta spółka PITERN to jest budowa instalacji kolektorów słonecznych, budowa instalacji Fotowoltaicznych. No i tutaj, jeżeli chodzi o tę spółkę Pitern, to są głównie, to jest głównie fotowoltaika prosumencka. Głównie tutaj mówimy o tym, że oni robili właśnie tę fotowoltaikę dla zwykłych ludzi, dla prosumentów. No Wiemy, co się stało od, od, tego, od tego roku. Wiemy, że jest zupełnie inny system naliczania, naliczania tutaj rachunków, jeżeli chodzi właśnie o prosumentów, gorszy dla prosumentów, więc to też jest. Negatywne dla, dla spółek, które właśnie zajmują się tą fotowoltaiką prosumencką, albo chociaż głównie właśnie tą fotowoltaiką prosumencką. A Peter, taką spółką właśnie właśnie jest. No i jeżeli chodzi o ten segment fotowoltaiczny, jak mówię wcześniej, on tutaj pomagał, no teraz tutaj może być troszeczkę, troszeczkę ciężej. Jeżeli chodzi o gaz, spółka mała, 40 około milionów złotych kapitalizacji, no czyli bardzo mała, jak mówię, tutaj jest to dodatkowe ryzyko związane z tym, że ktoś może po prostu wyjść ze spółki i i tutaj będą spadki kilkuprocentowe. No, patrząc na samą spółkę, nie można mówić, że jest jakoś mocno przewartościowana, bo wskaźnikowo tutaj nie wygląda jakoś bardzo, bardzo źle. Biorąc pod uwagę same przychody, no tutaj nie ma takiego jednoznacznego trendu, i to jest pewien minus, że mieliśmy rzeczywiście. 2016-2017 rok, gdzie te przychody były na poziomie 60 milionów, teraz jest 110-115 milionów, ale jednak nie mówimy o tym, że tutaj cały czas rośniemy. Zauważmy, 2019 bardzo dobry, 20 słabszy, 21 trochę lepszy, ale wciąż słabszy od 2019, teraz do za te Cztery ostatnie kwartały, no to mamy mniej więcej poziomy z 2019 roku, więc tutaj ciężko wyznaczyć jakiś stały, stały trend. No ważne, że te zyski myślę, że utrzymują się na takim mniej więcej stałym poziomie. Tutaj mamy ponad 6,5 miliona w 2020 roku, w 2021 6,5 miliona, około. Teraz niecałe, niecałe 6 za te cztery ostatnie kwartały, no czyli trzeba przyznać, że jest troszeczkę gorzej. I jak do spółki przejdziemy kwartalnie, no to możemy zauważyć, że o ile ten drugi kwartał nie jest wcale zły, bo mówimy o okolicach 34 milionach złotych przychodów, więc tutaj przychody bardzo, bardzo dobre, półtora miliona złotych zysku, więc też ciężko się jakoś mocno przyczepić. Zwłaszcza teraz, kiedy mówimy o tym, że koszty bardzo mocno rosną, tutaj spółka pokazuje wciąż dobry zysk w tym drugim kwartale. Pierwszy kwartał trochę trochę tutaj spółce, spółce wadził tam nie było żadnych zdarzeń zdarzeń jednorozowych, jeżeli chodzi o spółkę widzimy, że tutaj niecałe 200 tysięcy złotych zysku netto rzeczywiście jest to dosyć, dosyć tutaj słaby kwartał aczkolwiek, jeżeli chodzi o o ten kwartał pierwszy zauważmy, w 2021 roku było, było tutaj było tutaj podobnie w 2020, też pierwszy kwartał najgorszy, tak samo 19 rok. Też tutaj widzimy, że pod względem tego zysku netto pierwszy kwartał zazwyczaj jest słaby, zobaczymy jak to będzie jak to będzie dalej. Co ciekawe, spółka wypłaciła ostatnio dywidendę. Mówimy o tym, że jest to 30 groszy tej dywidendy, więc, biorąc pod uwagę tę stopę dywidendy, też myślę, że na, jest ona na, na dosyć, dosyć dobrym, dobrym poziomie. No i. Co ciekawe, też spółka mówiła wcześniej, jeżeli chodzi o rekomendacje w sprawie podziału zysku, to jednak mówiła o tym, że ten zysk przeznaczy na pokrycie strat z lat ubiegłych i na kapitał zapasowy. I taki było pierwsza, taka była tutaj pierwsza intencja właśnie odnośnie zysku, że tej dywidendy tutaj nie będzie. Jednak jak walne się zebrało, no to stwierdzili, że ta dywidenda, dywidenda będzie. No i tutaj mówimy o tym, że Dywidenda 3,4 miliona złotych, ale to nie jest tak, że mamy wyznaczoną jakąś jasną politykę dywidendową, bo tutaj oni mówili o tym, że. W kolejnych latach to będzie uzależnione od kondycji finansowej spółki, od potrzeb kapitałowych związanych z rozwojem, rozwojem działalności. Więc tutaj, jeżeli chodzi o spółkę, była ta dywidenda, ale nie mamy jasno sprecyzowanej tej polityki dywidendowej, więc nie wiemy, czy w przyszłym roku będzie, czy, czy nie będzie. Mnie osobiście trochę to zdziwiło, że na początku mówili o tym, że tej dywidendy tu nie będzie, później na Walnym jednak stwierdzono, że że będzie to, no popatrząc na chociażby akcjonariat spółki, to w akcjonariacie jest Włodzimierz Kocik i, my, i Marzena Kocik, Kocik. Odejrzałem, że tu nie ma żadnego, żadnej zbieżności, zbieżności nazwisk. I patrząc na udział w walnym zgromadzeniu, oni razem mają ponad 50%. Razem mają ponad 50% więc tutaj to było dosyć dziwne, że zarząd, no, w którym prezesem tego zarządu jest Włodzimierz Kocik, zarekomendował brak dywidendy, a walne zgromadzenie stwierdziło, że jednak ta dywidenda będzie. Dla mnie to troszeczkę, troszeczkę dziwne, jeżeli chodzi o spółkę. Na no, Patrząc na te ostatnie finanse, ostatnie wyniki. Wyniki, wyniki finansowe no to możemy zobaczyć, że jeżeli chodzi o całe półrocze no nie było ono jakoś jakieś złe przychody plus 18. Procent. Zysk brutto ze sprzedaży plus 26%, czyli ten zysk brutto ze sprzedaży naprawdę bardzo dobrze e, się zachowywał. Tak samo zysk z działalności operacyjnej był myślę, że dosyć dobry. Tutaj słabiej wyszedł zysk netto i tutaj głównym powodem było podatek dochodowy, pół miliona ponad na podatek dochodowy. W pierwszym półroczu 2021 roku tutaj nie było żadnych wpłat na, na podatek dochodowy, więc to można powiedzieć jest takim głównym, e, głównym czynnikiem zmieniającym ten wynik. Netto, bo sama sprzedaż brutto, ze sprze znaczy zysk brutto ze sprzedaży, czyli no to na co ten, ten zysk, na który spółka najmocniej ma wpływ, taki nieobciążony jeszcze tymi wszystkimi zmianami podatkowymi, jest o wiele lepszy w tym pierwszym półroczu 2022 roku niż w pierwszym półroczu roku 2020, 2021. No i mówią o tym, że jeżeli chodzi o przychody, no to wzrost przychodów w usługach dla gazownictwa 8,5%, ale też wzrost przychodów w segmencie OZE i obróbkę metali o 29 i ,314, 314%. Zresztą patrząc na to tak po, po segmentach, no to możemy zauważyć, że w tym pierwszym półroczu rzeczywiście usługi dla gazownictwa w miarę porównywalne w stosunku do 2021 roku, jeżeli chodzi o wynik operacyjny, też można powiedzieć, że tutaj nawet ta rentowność jest troszeczkę lepsza, ponad 2 miliony wyniku operacyjnego gdzie to było trochę ponad milion w 2021 roku, więc z tej perspektywy wygląda to dobrze. Obróbka metali, z kolei, no, kilkukrotnie lepszy ten wynik przychodowy. 4,5, ponad 4,5 miliona, ale jednak wciąż mamy stratę mniejszą, ale, ale stratę, no i ten segment OZE, który miał dawać dobre wyniki w 20, w, w, jeszcze na początku 20 roku dawał te dobre wyniki, ale w tym momencie mówimy o prawie 15 milionach złotych przychodów, 300 tysięcy, 300 tysięcy zysku, no wcześniej ta rentowność była tutaj o wiele, o wiele lepsza, oczywiście w pierwszej półroczu 21 roku i tak było, było gorzej, no aczkolwiek to jest też ten segment, który raczej, raczej tutaj miał dawać więcej. Jeżeli chodzi o usługi dla gazownictwa. Zauważmy, no nie przekroczyli tych 50 milionów złotych. Tutaj spółka myślała o tym, mówiła też o tym, że będą się starać przekroczyć właśnie te 100 milionów złotych przychodów rocznych. Zobaczymy, czy to im się uda. Musieliby troszeczkę przyspieszyć w tym drugiej połowie 2022 roku. No mówimy o przychodach z samego segmentu usługi dla gazownictwa. To miały przekroczyć 100 milionów. Będzie ciężko, tak bym to, tak bym to określił. No jeżeli chodzi o te wyniki finansowe i jeżeli chodzi... Jeśli chodzi o rentowność, to zauważmy, że ta... Rentowność brutto ze sprzedaży, no czyli ta, która, na którą spółka, jak mówiłem, ma największy wpływ, urosła troszeczkę 15,3%, a wcześniej to było 14,3, czyli mamy jeden punkt procentowy wzrostu, jeżeli chodzi o tę rentowność, więc mimo tego, że w tym momencie jakby wszystkie koszty rosną, więc to jest trochę pewien problem dla wielu spółek, to jednak jeśli chodzi o spółkę, tutaj większego problemu, większego problemu nie ma mamy cały czas dobrą tę rentowność, Brutto ze sprzedaży, no ta rentowność netto, jeżeli tutaj zobaczymy rentowność netto yy, grupy kapitałowej, czy jednostki dominującej jest już słabsza, tutaj też wynika między to innymi z tego podatku dochodowego, który, który zapłacili, zauważmy, że rentowność operacyjna jest bardzo, bardzo podobna. No, w każdym razie, jeżeli chodzi o spółkę, to też możemy możemy zobaczyć, że ich portfel zamówień cały czas rośnie, a to nas można powiedzieć troszeczkę napawa Optymizmem, no bo mówimy o tym, że y, mamy portfel zamówień y, stań na 11 sierpnia 182 miliony złotych, a stan na 12 sierpnia 2021 roku to było 142 miliony złotych, więc wciąż te przychody mogą rosnąć. No, jak będzie z zyskiem, jeżeli chodzi o rentowność y, z tego zysku brutto ze sprzedaży, było ok. No, tutaj w zysku netto, no to mamy kilka rzeczy, których ciężko jest tak naprawdę przewidzieć, jaki to będzie ten na przykład podatek dochodowy. Biorąc pod uwagę sam Rentowność zysku brutto ze sprzedaży była ona dobra w tym pierwszym półroczu i myślę, że dalej będzie w miarę, w miarę dobra. Może już nie tak wysoka jak w pierwszym półroczu, ale wciąż tutaj nie, nie przewiduję jakiegoś, jakiegoś załamania. No patrząc na te kontrakty. On, oni cały czas coś, coś tutaj nowego podpisują, no chociażby ostatnie, ostatnie właśnie z lipca kontrakty, między innymi taki bardzo duży, na ponad 10,5 milionów złotych na realizację prób specjalnych i wytrzymałości szczelności części liniowych gazociągu. Tutaj to są takie podstawowe, myślę, że podstawowe kontrakty, jeżeli chodzi o, o tezgaz. No, i też mówimy o jakichś różnych rodzajach budowie rurociągu. No, te ostatnie umowy oczywiście też są właśnie w tym portfelu zamówień. Od momentu publikacji, czyli od momentu tego 11 sierpnia, żadnej nowej umowy nie podpisali. Ale to nie jest nic myślę, że strasznego, bo w spółce Tezgas bardzo często było tak, że, że oni na przykład miesiąc, dwa, trzy nie podpisywali jakichś nowych umów, ale później jakieś dwie, trzy wpadły i cały czas ten portfel zamówień był na, był na dobrym poziomie. No, jeżeli chodzi o Tesgas, na pewno tutaj martwi to, że jeżeli, chodzi, jeżeli mówimy o tej segmencie OZE, on już nie daje takich dobrych wyników i prawdopodobnie nie będzie dawał takich, takich, dobrych, takich dobrych wyników. Cieszy na pewno segment usługi dla gazownictwa, ta rentowność operacyjna w segmencie usługi dla gazownictwa, która jest po prostu na, na dobrym poziomie. No i cieszy na pewno dywidenda. Jeżeli chodzi, o, jeżeli chodzi o Tezgas, 3,5 miliona niecałe tej dywidendy, no patrząc na to, jak to w tym momencie wygląda, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby w przyszłym roku też wypłacili podobną dywidendę. Oczywiście, jak mówię, nie ma tutaj jasno sprecyzowanej polityki dywidendowej, więc tego tak do końca nie wiemy, ale jak mówię, no nic raczej na, na przeszkodzie nie stoi do tego, żeby taką dywidendę, dywidendę w przyszłych latach wypłacić, jeżeli chodzi o ten ale jeszcze raz powtarzam, spółka bardzo mała, więc dużo tutaj nieprzewidywalnych rzeczy może, może wystąpić, na których tak naprawdę nie mamy, nie mamy wpływu, więc na to też myślę, że warto zwrócić uwagę. Martwi też to, że nie ma jakiegoś takiego stałego trendu odnośnie, odnośnie przychodów, nie mamy takiego stałego trendu wzrostowego, jeżeli chodzi o te, o te przychody, zobaczymy, czy spółka podgoni trochę w tym drugim półroczu, i czy będzie te 100 milionów z usług dla gazownictwa. No w moim odczuciu będzie, będzie ciężko. Jest wyższy portfel zamówień, więc jest szansa na to, że w kolejne kwartały będą, yy, będą trochę lepsze niż ten. Trzeci, czwarty kwartał 2021 roku, gdzie tam było, gdzie tam było 58 milionów złotych, jeżeli chodzi o przychody. Oczywiście mówimy o wszystkich przychodach i z segmentu usługi dla gazownictwa, i obróbki, i segmentu OZE. Więc tutaj no, spółka musi, musi trochę przyspieszyć, i tego się obawiam, że, że jednak nie dadzą rady. No, aczkolwiek, jak mówię, tutaj na pewno ciekawa sprawa jest to, że wrócili do dywidendy. Jakby jeszcze była informacja o tym, że mamy jakąś jasną Tą politykę dywidendową to by było na pewno dla mnie taki duży plus. No, w tym momencie tego nie ma, musimy, musimy czekać, tak naprawdę, na kolejny rok. Wtedy będziemy wiedzieli, czy ta dywidenda tutaj będzie, czy, yy, czy nie. Spółka wygląda w miarę ciekawie, ale, jak mówię, ma też kilka swoich, e, swoich wad. A drugą spółką, o której ch chcę powiedzieć z zupełnie innego segmentu, no, ale też spółka mała, dzisiaj o spółkach małych mówimy, to jest spółka Sevenet. No, i jeżeli chodzi o spółkę Sevenet, to są, to jest integrator rozwiązań sieciowych dla, dla biznesu, czyli myślę, że teraz segment, który znaczy, segment, który ostatnio się rozwijał, przez ostatnie lata, i raczej nic nie stoi na przeszkodzie, żeby, żeby tutaj dalej się, dalej się rozwijał. Mają u siebie różnego rodzaju usługi, produkty, między innymi jakieś systemy komunikacji biznesowej, bezpieczeństwo danych to jest też segment, który dosyć mocno się, mocno się rozwija. Kilka umów odnośnie systemu Cisco zresztą o tym sobie też, też, też tutaj powiemy, jeżeli chodzi o, jeżeli chodzi o spółkę, to no taki pewien minus który jest często w tych małych spółkach, że ta strona i relacje inwestorskie, jakieś takie komunikaty odnośnie wyników finansowych, to znaczy raporty okresowe, nie są jakoś strasznie mocno rozbudowane. No, ale tutaj w tych małych spółkach bardzo często tak jest, że te małe spółki po prostu raczej nie mają nam o czym za bardzo mówić. No, a spółka jest mała, bo okolice 20 milionów kapitalizacji, więc tutaj to ryzyko jest już naprawdę na, na bardzo, bardzo wysokim poziomie właśnie ze względu na to co wcześniej mówiłem tak jeżeli mówimy o TES-gasie, który jest na poziomie 50 milionów to tu mamy okolice dwukrotnie niższa kapitalizacja więc to jest pewien pewien minus Spółka, która też wypłaciła dywidendę niedawno, 37 groszy na jedną, na jedną akcję, jeszcze na koniec 2021 roku, za zysk za, z 2020 roku, oni mają przesunięty rok obrotowy, w czerwcu teraz 2022 roku skończył im się rok obrotowy za 2021 rok, no i tutaj jest pewien problem, że o ile oni trzymali te wyniki finansowe w miarę dobre od 2017 roku pod względem, pod względem przychodów i zysków, no to w tym momencie przychody dalej na powiedzmy dobrym poziomie, okolice 94 milionów złotych, chociaż też tutaj nie widać stałego trendu, i to też jest pewien, pewien minus, że tego stałego trendu tutaj nie ma, jeżeli chodzi o przychody. Nie, nie mamy czegoś takiego, że tutaj mamy jednoznacznie rosnące, jak chociażby, nie wiem, w spółce, w spółce Dino albo ASEKO Polska, które, które mają takie jednostajnie rozwijające się te przychody. No i też problem jest z zyskiem netto. Zauważmy ostatnio tylko 500 tysięcy. No, czy są tam jakieś takie istotne informacje, dlaczego ten wynik netto jest aż tak niski? No problem jest taki, że tutaj takich informacji o jakichś zdarzeniach jednorazowych zbyt dużo nie mamy. Więc tutaj też ciężko jest przewidzieć kolejny wynik netto. Spółka jest troszeczkę nieprzewidywalna. To jest dla mnie jednak pewien Pewien, pewien minus. Jeżeli chodzi o te wyniki, ostatni wynik finansowy mogliśmy zobaczyć, że to była strata 131 tysięcy, 35 milionów przychodów, czyli przychody też bardzo, bardzo, myślę, że dobre. I tutaj oni mówią, że z końcem czwartego kwartału spółka dokonała aktualizacji stanu rozliczeń międzyokresowych, zmiana stanów produktów i wartość tych aktualizacji wyniosła na poziomie przychodów netto 6 milionów złotych na poziomie zysku ze sprzedaży minus 1,7 milionów złotych więc tutaj mamy pewne wytłumaczenia tego ostatniego, ostatniego kwartału, dlaczego ten wynik rzeczywiście mógł być taki, taki niższy no, pewne wytłumaczenie to, to jest no ale znowu, czy nie będzie jakichś znowu odpisów, ciężko tutaj jednoznacznie, jednoznacznie stwierdzić, w każdym razie jeżeli chodzi o spółkę, zauważmy, że struktura przychodów ze zdecydowanie zwiększa się, to jest klient publiczny Enterprise też okolice 1,4, jeżeli chodzi o wszystkie, wszystkie przychody. No i zauważmy, że pod względem sektorów, no to są zdecydowanie największe, największe finanse, 36%, energetyka 9%, reszta inne 50-55%, więc tutaj też no, troszeczkę problem, że od tych finansów dosyć mocno są uzależnieni, ale z drugiej strony wciąż ta branża finansowa ma się dobrze i wciąż tam jest takie parcie na bezpieczeństwo tych danych, bezpieczeństwo, no jeżeli chodzi ogólnie o Jakiegoś właśnie różnego rodzaju dane, ze względu na to, że tutaj pod względem bezpieczeństwa cały czas trzeba się rozwijać. I spółka Sevenet można powiedzieć, że troszeczkę na te problemy odpowiada. Więc tutaj z jednej strony my jesteśmy dosyć mocno uzależnieni od jednego segmentu, ale też z drugiej strony no, raczej nie powinno być zmniejszenia zamówień w tym segmencie. Zresztą Sevenet to jest spółka, która ostatnio podpisuje i bardzo dużo kontraktów, może nie podpisuje bardzo dużo kontraktów, ale ma bardzo dużo tutaj mówimy o otrzymaniu istotnego zamówienia. To nie jest pierwszy, to nie jest pierwszy raz w historii spółki, kiedy mamy w krótkim czasie dosyć dużo podpisanych umów otrzymanych nowych, nowych zamówień, więc tutaj. To moim zdaniem jest troszeczkę problem, jeżeli chodzi o spółkę, bo już mieliśmy sytuację w spółce, czy w 20, czy 21 roku, gdzie te na koniec 2021 roku, ich roku obrotowego, gdzie, gdzie podpisywali trochę umów, mimo to jakoś nie przełożyło się to mocno na wyniki finansowe pod względem zysku. Przychody urosły rzeczywiście, ale ten zysk no widzieliśmy, że ostatnio jest słabszy, więc to można powiedzieć, jest pewien problem, jeżeli chodzi o spółkę, ale z drugiej strony no, zawsze cieszy, kiedy tych kontraktów jest więcej. Ostatnio było podpisanie istotnej umowy. Na przykład, i tutaj mówimy tylko o sierpniu i lipcu, czyli tych ostatnich dwóch miesiącach: 3,5 miliona złotych netto, jeżeli chodzi o, jeżeli chodzi o spółkę sektor energetyczny. Inną mamy umowę 1,7 miliona złotych, no i tu między innymi właśnie urządzenia sieciowe firmy Cisco 1,7 miliona złotych, ale też mamy otrzymanie właśnie istotnych zamówień, na przykład na 2 miliony dolarów. Na to oczywiście tutaj mówimy o tym, że, że jest to kontrakt z sektora bankowego, czyli z tego ich największego sektora, jak mówiłem, tam jest to oparcie na bezpieczeństwo, więc spodziewamy się dużo, dużo tutaj kontraktów nowych. Właśnie z tego segmentu też mamy jakieś 400 tysięcy euro z lipca. Inny z lipca 900 tysięcy euro. Tutaj dzień po dniu były te kontrakty. 1,3 miliona. 3 miliona złotych, tutaj też klienty z sektora bankowego, zakup wsparcia i subskrypcji na, na okres 12 miesięcy, to też właśnie jest w portfolio spółki Sevenet, więc to też jest myślę, że coś istotnego, 220 tysięcy euro, zakup wsparcia dla serwerów, też segment bankowy, tutaj kolejny sprzęt sieciowy Cisco, 1,16 miliona złotych, to właśnie że wciąż jesteśmy na końcu lipca, czyli ten lipiec naprawdę potężny, jeżeli chodzi o te, o te kontrakty. 390 tysięcy euro netto, znaczy to są otrzymanie zamówienia od, od klientów, te, to o czym, o czym teraz mówimy tutaj też 900 tysięcy dolarów, 850 tysięcy dolarów, 350 tysięcy dolarów i to jest wszystko lipiec sierpień, czyli no kilka kilkanaście milionów złotych właśnie tylko w tych dwóch miesiącach, więc tutaj spółka naprawdę ostatnio przycisnęła z tymi kontraktami, tych kontraktów jest bardzo dużo, jak mówię to nie jest pierwszy raz w historii spółki, kiedy oni podpisują tę dużo, dużą liczbę kontraktów. To zazwyczaj przekładało się na fajne przychody, ale nie zawsze na lepszy wynik netto. I to jest, można powiedzieć, tutaj taki pewien pewien problem, jeżeli chodzi o spółkę Sevenet, czy to się rzeczywiście przełoży na ten wynik netto, czy znowu nie będzie jakiejś, jakiejś aktualizacji, no, czy też będzie dywidenda, jeżeli chodzi o lata, lata kolejne, bo tutaj ostatnio wypłacili między innymi z kapitału zapasowego tę dywidendę, trochę tej dywidendy z kapitału zapasowego, ale jak sobie zobaczymy na ich, na ich bilans, no to oni. W tym momencie mają tutaj 2 miliony złotych środków pieniężnych, gdzie to wcześniej było 20 milionów 15,2 milionów, jeżeli chodzi właśnie o te środki pieniężne, kapitał zapasowy tam jest na poziomie 15 milionów złotych, więc spółka tak finansowo jest bezpieczna i to bardzo bezpieczna, to trzeba sobie jasno, jasno powiedzieć, no, czy będzie dalej ta dywidenda, ciężko tutaj jednoznacznie stwierdzić. No, oczywiście, wszystko zależy od wyniku netto. Ostatnio, za ostatni rok obrotowy, ten wynik netto był słaby, ale czy będzie tak znowu, skoro teraz mówimy o bardzo dużej liczbie nowych kontraktów, nowych zamówień? Jak mówię, nie jest to pierwszy raz w historii spółki. No, ale z drugiej strony, rzeczywiście tych zamówień naprawdę w ciągu dwóch miesięcy przybyło bardzo, bardzo 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 dużo, więc spodziewam się tutaj lepszych przychodów. No jeżeli nie będzie żadnych znowu zdarzeń jednorazowych, też mam nadzieję na wyższy zysk netto, bo póki tego wyższego zysku netto tutaj nie będzie zdecydowanie wyższego zysku netto no co najmniej powrotu do tego 2020 roku, czyli no tutaj okolice 4,5-5 milionów złotych, to myślę, że jakichś wzrostów na Sevenecie nie będzie. Trzeba czekać właśnie na to, czy będzie ten wzrost, jeżeli chodzi o wynik netto. Na to może spowodować wyższą dywidendę, no a ta dywidenda, gdyby była na poziomie chociażby porównywalnym z tym z 2020 roku, 37 groszy, no to mówimy o kilkunastu procentach, jeżeli chodzi o stopie dywidendy, czyli naprawdę potężnej dywidendzie. A jeżeli chodzi o ten kryzys, który obecnie jest, to raczej spółce Sevenet on nie przeszkadza właśnie ze względu na to, że ich główni klienci to jest sektor bankowy, który dalej, myślę, że będzie ten nacisk na usługi spółki Sevenet, więc tutaj też jakichś takich problemów w tym segmencie, akurat w spółce Sevenet nie widzę. I to wszystko, co chciałem dzisiaj powiedzieć. Bardzo dziękuję wszystkim za uwagę. Widzimy się i słyszymy już za tydzień. Dzięki bardzo, cześć.